Jestem szczęśliwy, że widzę wasze twarze znowu. You know, I just finished one recollection. Wiecie, że właśnie skończyłem jedne rekolekcje. And tomorrow we are going to Pila for another retreat. A jutro jedziemy do Piły na kolejne rekolekcje. I just want to share with you what happened in the year 2000 while I was in Bombay, India. Chcę się z wami podzielić tym, co działo się w roku 2000, kiedy byłem w Bombaju w Indiach. I was going to Saudi Arabia for evangelization. Jechałem do Arabii Saudyjskiej na ewangelizację. I was holding my passport and getting ready to go to immigration. Trzymałem swój paszport w ręce i byłem gotowy już iść do urzędnika imigracyjnego. Just in front of me there was an interesting episode. I przede mną miało miejsce ciekawe zdarzenie. A young man, in color a European, but dressed like an Indian. Był tam młody człowiek. Po kolorze było widać, że jest Europejczykiem, ale był ubrany jak Hindus. With all comic tattoos of Rama, Krishna and Dragon Ashoka on the body. Miał różne tatuaże Rama, Krishna, wężów na swoim ciele, smoków. And had shaved half of the hair on the head. I miał ogoloną połowę głowy. And the other half was hanging down. A z drugiej strony miał długie włosy. And he was getting angry with the police. I denerwował się na policjanta. I just listened. I słuchałem. He was telling me, why don't you believe in God? Why don't you allow me to go with my gods in the airplane? Mówił do tego policjanta, co, nie wierzysz w Boga? Dlaczego nie pozwalasz mi wziąć moich bogów do samolotu? I'm ready to pay for my gods. Ja jestem przygotowany zapłacić za bilet dla moich bogów. When I looked, you know, there was a snake around his neck. And a mouse in the hand. They were his gods. I kiedy spojrzałem, okazało się, że miał węża wokół swojej szyi i mysz w ręku. To byli jego bogowie. He wanted to go in the airplane with these two creatures. I on, te dwie istoty, chciał wziąć ze sobą na samolot. Naturally, the police were getting angry. Throw them out! Throw them out! I oczywiście policjant się denerwował. Mówił, wyrzuć je, wyrzuć je. The boy was very arrogant, stubborn. A ten chłopak był naprawdę uparty i arogancki. I will go with my gods. Ja będę leciał z moimi bogami. And I said to myself, what can I do? Pomyślałem, cóż mogę zrobić? To an aggressive person, if I give advice, you will listen. Kiedy dam jakąś radę osobie, która jest agresywna, na pewno nie usłucha. I think in such a situation, what a Christian can do is to pray. I myślę, że w takich sytuacjach chrześcijan powinien się po prostu modlić. So I pray to the Holy Spirit in tongues. Więc zacząłem się w językach modlić do Ducha Świętego. You know, whenever I pray in tongues to the Holy Spirit, in all problems, difficulties, Holy Spirit comes to help. Ilekroć modlę się w językach do Ducha Świętego, we wszystkich problemach, trudnościach, Duch Święty przychodzi z pomocą. The Holy Spirit really helped me. I Duch Święty naprawdę mi pomógł. He showed me the name of this boy and his identity. Objawił mi imię tego chłopaka i jego tożsamość. So with much love, I put my hand on his shoulder and said, my son Joseph, you are a German Catholic. I z wielką miłością położyłem rękę na jego ramieniu i powiedziałem, mój synu Józefie, ty jesteś niemieckim katolikiem. What a shame, you are holding the snake and the mouse in the hand, saying, they are your gods. Jaka szkoda, że trzymasz tego węża i tą mysz w swoich rękach i mówisz, że to są twoi bogowie. When I called his name, you are shocked. Kiedy wezwałem go po imieniu, był w szoku. Looking at me asked, who told you I'm Joseph? Who told you I'm a German Catholic? Spojrzał na mnie i zapytał, kto powiedział ci, że mam na imię Józef? Kto ci powiedział, że jesteś katolikiem? As I was going to Saudi Arabia, I could not have a cross like this in my hand. W związku z tym, że jechałem do Arabii Saudyjskiej, nie mogłem mieć przy sobie krzyża w ręku, tak jak ten. But I seen I had a small cross under my belt. Ale miałem schowany za paskiem mały krzyżyk. I took it out and said, Joseph, this is your God and my God. Wyjąłem ten krzyż i powiedziałem, Józef, to jest twój Bóg i mój Bóg. It is he who told me your name. I to on powiedział mi, jak masz na imię. He knows that you are a Catholic. On wie, że jesteś katolikiem. Now you are dressed like a Hindu. Ubierasz się jak Hindus. And holding two creatures, you say, they are your gods. I
trzymasz te dwa, dwie istoty i mówisz, że to twoi bogowie. My son, you should know how much Jesus loves you. Synu, powinieneś wiedzieć, jak bardzo Jezus cię kocha. Look at his heart. He broke his heart for you, my son. Spójrz na jego serce. On przeszedł tam przebić dla ciebie swoje serce. Immediately he said, a on natychmiast odpowiedział. Three times you call me my son. Why do you call me my son? On powiedział, trzy razy nazwałeś mnie twoim synem. Dlaczego nazywasz mnie synem? In my life, no man ever called me my son. W całym moim życiu nikt nigdy nie nazwał mnie synem. I said, long ago you were baptized a Catholic in a church. A ja powiedziałem, dawno temu zostałeś ochrzczony jako katolik w kościele. And you received the Holy Spirit and you were able to call God Papa. I otrzymałeś Ducha Świętego i teraz możesz nazywać Boga Ojcem. And this baptism you received through a priest. I ten chrzest otrzymałeś poprzez kapłana. I don't know who is that priest, but he's my brother priest. Nie wiem, kim był ten kapłan, ale on był moim bratem w kapłaństwie. It is on his behalf I call you my son. I to właśnie w jego imieniu nazywam cię moim synem. Crying, he said, can you call me once again my son? On się rozpłakał i powiedział, czy możesz jeszcze raz powiedzieć Boga, mój synu? I gave a hug and called, you are really my son. Uścisnąłem go i powiedziałem, naprawdę jesteś moim synem. Can you tell me all about Jesus? Czy możesz mi powiedzieć wszystko o Jezusie? Yes, I will tell about Jesus, but forever his teachers and come with me in a fight. Powiedziałem mu, opowiem ci o Jezusie, jeśli wyrzucisz te stworzenia i pójdziesz ze mną do samolotu. Like a small child, he obeyed me. I posłuchał mnie jak małe dziecko. Took the snake out from the neck and the snake and the mouse he threw into the dustbin. I zdjął tego węża z szyi i razem z tą myszą wrzucił do kosza na śmieci. And the police said, thank you, Father. A policjanci mi podziękowali. And people in the long queue clapped their hands. I ludzie, którzy musieli czekać w dużej kolejce, zaczęli klaskać. Because the problem was solved. Bo się rozwiązał problem. And in the aeroplane for 4 hours, I was speaking about Jesus. I byłem z nim w samolocie przez 4 godziny i opowiadałem mu o Jezusie. Let me cut the long story short. I żeby już historię skrócić. The flight ended with his good life confession. Cały lot skończył się jego dobrą spowiedzią z całego życia. He was a Catholic. On był katolikiem. But he was born after her and married her. Ale urodził się, urodziła go kobieta, która nie miała męża. So he never knew his father. Więc nigdy nie znał swojego ojca. So he had no chance to hear someone calling him my son. I nigdy nie miał okazji, aby ktoś nazwał go synem. And when he was 2, the mother married him to sleep. Kiedy miał 2 lata, jego matka wyszła za muzułmanina. He was an alcoholic with a drugs. On był alkoholikiem, też brał narkotyki. At the age of 6 or 7, he was sexually abused by the stepfather. I w wieku 6-7 lat był wykorzystywany seksualnie przez swojego ojczyma. He was very cruel, never called him my son. I on był bardzo okrutny. Nigdy nie nazywał go synem. He received first communion and he had his confirmation. Otrzymał pierwszą komunię, potem bierzmowanie, but he became very depressed. Ale zaczął cierpieć na depresję. Very rejected, no one loves him. Czuł się odrzucony, że nikt go nie kocha. He started taking medicine for depression. I zaczął brać leki na depresję. He was 20 years old. Miał 20 lat. And during this time he fell in love with many girls, but nobody persevered with him. Przez ten czas zakochiwał się w wielu dziewczynach, ale żadna z tych relacji nie przetrwała. Also he became physically ill with asthma, psoriasis. I też zachorował fizycznie na astmę i łuszczycę. Like somebody told him to go to India. Więc ktoś poradził mu, aby jechał do Indii. Someone advised that there is India, there are many gods. Ktoś mu doradził, że w Indiach jest wielu bogów. And there are many temples. I jest wiele świątyń. I kiedy pojedziesz tam modlić się, odzyskasz pokój i uzdrowienie. He was in India for 6 months. Był w Indiach przez 6 miesięcy.